Dzień dobry. Mam dzisiaj jedną paczkę. Leży już u mnie z dobre 3 tygodnie. Tak jakoś się złożyło, że nie mogłem się za to zabrać. Niemniej ma być to taki detektor do wykrywania. Już wyciągniemy woreczek. Detektorek do wykrywania kabli, metalu, w ścianach, w podłogach, belek nawet drewnianych z tej firmy miałem już, mam w sumie dalej na własny użytek, dalmierz laserowy. To, że oni tutaj, to nawet w okularach nie widzę dobrze, tu jest. Chyba mnie czeka zmiana okularów, maksymalne wykrywanie metalu magnetycznego na 12 cm, 120 mm, na 10 cm zwykłego, niemagnetyczny metal, kable z prądem na 50 mm, czyli 5 cm, i drewno 40 mm. Tam na stronie było bodajże 3,8 cm, ale to co tu mamy? Temperatura pracy od -20 do +70 stopni. Bateria do 8 godzin. Czas pracy tu 8 godzin. Przepraszam, 6. Bo już. Dobra, tak nie widzę. Kupujemy pudełeczko. Jest pokrowiec. Pod spodem baty instrukcja po angielsku. To samo co na odwrocie. Bateria niedołączona. Musiałem dokupić. Tak to wygląda na baterię. 9-woltową to jest taka bateria kwadratowa. Dobrze, zaopatrzyłem się. Plus minus tu. Zostawię, to będzie. No, włączamy zapewne tu. Coś tu będzie widać na tym wyświetlaczu. Tu jest przycisk do wykrywania drewna, o ile dobrze pamiętam, a tutaj metalu i kabli pod prądem. Ale jak to obsługiwać, to ja tam za dobrze nie wiem. Zobaczymy, czy jak tu. O! Metal pokazywało na niemagnetyczny. Nie wiem, czy to jest magnetyczny, czy nie. Nie ma magnesu. Zobaczę, dam pod stolik. O! I przesuwamy. To nam lecą jakieś procenty. O! O! Tu dokładnie. Może to widać, pokazuje i pipczy. Kurde, tu gdzie trzymam 8 cm, to chyba pokazuje w głąb i centrum, czyli dokładnie pod sensorem, aby się nawet zgadzało. Da mi się odsunąć, żeby zobaczyć, gdzie jest moja ręka. O, nawet to zadziałało, muszę przyznać. To jest taka płyta stolik z IKEA, także szału nie ma. Pokazało głębokość. Drewna to nie wiem jak tu wykrywać, nie mam nic. To jest jakaś płyta, to nie będzie raczej drewno.
Nie będę teraz latał. To coś magnetyczne pokazuje. Sensor jest tutaj. Muszę przestudiować, co te ikonki znaczą, tam w instrukcji popatrzeć, ale to jest chyba przekreślony tym, to jest chyba metal niemagnetyczny. Polatam po ścianie, zobaczę, jak wykrywa kable. Coś on tutaj świruje. Tak mi tutaj piszą, tak sobie. Nie wiem, coś zaświrował, na razie go wyłączę. Tryb skanowania metalu. Lokalizuje metal jak żelazo, miedź, aluminium do 3 sali, czyli 76 mm. Przewodu pod napięciem do też 76 mm. Automatycznie ma się wyłączyć po. Jeszcze raz. Teraz dam troszeczkę z boku. Jest. Za daleko. Jest. Tylko nie wiem, co to znaczy. 37%. Muszę przetestować. U góry pokazuje metal niemagnetyczny. Tutaj jest taka strzałeczka koło głośnika prądu, czyli pod prądem kabla jakby wykrył. Zabiorę. Muszę sprawdzić, co oznacza to. Jak widać, te procenty lecą. I te ikonki muszę zobaczyć, co tu u góry. Zielona, żółta, czerwona. No dobrze, nie ma co tu gadać. Polatam jeszcze po ścianie, zobaczę, jak kable z prądem pokazuje. I to tyle. Teraz będzie chyba kiepsko troszkę z filmami, bo tam już niedługo ten wchodzi unijny podatek na granicach z zakupów spoza Unii, także trzeba będzie się rozejrzeć, co się jeszcze opłaca do własnego użytku, tak kupować tam, co nie. No i tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.